Szymon Pilaczyński, Wojtek Kasprzyk. Nie żal wam było tutaj 7-4 wygrać swym byłym klubem? Ja uważam, że nie. Mecz meczowi musi być równy, trzeba walczyć, nie ma czego żałować. Takimi wynikami trzeba pokazać szacunek przeciwnikowi, jak najwięcej mu dowalić, żeby nie lekceważyć przeciwnika i żeby mógł wyciągnąć z tego wnioski. Wojtku, coś się stało z nogą, bo miałeś jakieś problemy. No niestety przy obronie krótkiego rogu dostałem mięsień, ale na szczęście nic poważniejszego. Tak naprawdę chyba rogową i pozwoliliście grać przy wyniku 6-0. No zgadza się, pierwsze trzy kwarty zdecydowanie my byliśmy faworytem, nie daliśmy im dojść do głosu w cudzysłowie. Ostatnia kwarta była ciężka, już zmęczenie doszło, przeciwnik poczuł dużą presję, zaczął wbijać piłki dookoła i to spowodowało, że my musieliśmy zagrać bardzo defensywnie. Trochę naszej nieuwagi też i niestety kilka takich bramek po naszych błędach, no, ale musimy wyciągnąć wnioski na następne mecze. To jesteście jednym z faworytów tych rozgrywek w tym układzie, bo wygrywacie na wyjeździe trudny mecz. Gorącym terenie. Jesteśmy w czołówce tabeli, z treningu na trening, z meczu na mecz jest coraz większy progres. No, staramy się, dążymy do zdobycia Mistrzostwa Polski. Jurek Juskowiak nie mówił wam, że trochę żałuje, że nie gracie w Rogowie? Z prezesem Jurkiem mamy bardzo dobre relacje, jesteśmy w dobrych stosunkach i rozumiem, że mieszkamy i pracujemy w Poznaniu i liczy na nas na pewno. Myślę, że prezes Jurek ma może żal, ale na pewno jest z nas dumny i nam kibicuje. Szymon Pilaczyński, Wojciech Kasprzyk, zespół AZS WF-u Poznań wygrywa pewnie w Rogowie z miejscowym LKS-em 7-4 i liczy się w walce drużynowe Mistrzostwo Polski. Dziękuję. Starczy trzymać. Nie, luz.